tvpodkarpacie.pl. Kurator oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie połączenia szkoły podstawowej nr 25 i gimnazjum nr 1 w jeden zespół szkół. Teraz sprawa trafi na najbliższą sesję Rady Miasta. Tak, rzeczywiście taką pozytywną opinię żeśmy otrzymali. Teraz jeszcze brakuje nam decyzji Rady Miasta, pewnie na najbliższej sesji jeszcze lutowej. Taki wniosek i taka uchwała trafi pod obrady Rady Miasta. Rodzicom uczniów nie podobał się ten pomysł. Obawiali się oni o to, że ich dzieci będą się ze sobą mieszać na korytarzu i że spadnie poziom nauczania w placówkach. Kurator uspokaja. W tej chwili te szkoły funkcjonują obok siebie, razem ze wspólną bazą sportową i wspólną stołówką. Są to dwa segmenty osobne, z osobnymi wejściami i nie ma takiego powodu, żeby nagle coś się mogło zmienić tu w tej sytuacji. Jeżeli by się zmieniało, to znaczy polegałoby na złej woli dyrektora, no bo jeżeli on zacząłby tam mieszać tymi dziećmi, no to w tym momencie byłoby takie zagrożenie, ale nie ma raczej takiej możliwości, bo nie sądzimy, żeby dyrektor z własnej nieprzymuszonej woli działał na szkodę dzieci. Jeżeli chodzi o wykorzystanie pomieszczeń tam, no bo to rzeczywiście są to wspólne pomieszczenia, jak sala gimnastyczna, jak boiska, jak pływalnia, która mieści się na terenie obiektu i stołówka. I już w tej chwili te dzieci korzystają, są zmuszone do tego korzystania razem, więc nie widzimy takiej możliwości, żeby tu sztucznie nagle tą sprawę przerywać. Odnośnie poziomu edukacyjnego to właściwie nie powinno mieć żadnego znaczenia. W tej chwili nauczyciele szkoły podstawowej pracują na wyniki w gimnazjum. Praktycznie to są te same dzieci, one przechodzą z jednej szkoły do drugiej i owszem, jest część dzieci, które przychodzi spoza obwodu, natomiast jest to ilość mimo wszystko marginalna, czyli jak gdyby te dzieci, które są przez szkołę nr 25 przechodzą i są nauczane, potem są w gimnazjum 11, i jeżeli możemy tylko powiązać to, to wydaje mi się, że może to zwiększyć odpowiedzialność nauczycieli za proces edukacyjny, ponieważ będą powiązani ze sobą emocjonalnie. Nauczyciele wynikowo będą na wspólny wynik szkoły pracować, więc tutaj nie ma takiego zagrożenia. Rodzice obawiali się również, że dostęp do dyrektora będzie teraz o wiele trudniejszy. Jeżeli chodzi o dyrekcję, to rzeczywiście no, może być taka sytuacja, że będzie jeden dyrektor. I tu zostawiamy sprawę otwartą, jeżeli chodzi o organ prowadzący. Zakładamy, że musi być dwóch wicedyrektorów, każdy wicedyrektor do każdej szkoły. Dyrektor będzie miał też zastępców swoich, pewnie pewnie jednego więcej niż to było do tej pory. Także no, trochę dziwią mnie te obawy rodziców, bo tak jak mówię, dla nich się nic nie zmieni, jakość nauki też na pewno nie ulegnie żadnej zmianie. Jest to tylko jakby formalna zmiana. Władze miasta mają podobne plany wobec jeszcze dwóch szkół, szkoły podstawowej nr 5 i gimnazjum nr 12. W Rzeszowie staramy się, aby właśnie likwidować takie trochę może sztuczne twory, bo w jednym budynku znajduje się i szkoła podstawowa, i gimnazjum, podwójna administracja, wszystko jest podwójne, tak by to były dwie, no bo tak de facto są to dwie oddzielne placówki. Mamy jeszcze w Rzeszowie tylko dwa takie przypadki, więc to systematycznie próbujemy w jakiś sposób unormować. O decyzji radnych poinformujemy na portalu Rzeszów 24. tvpodkarpacie.pl